ewentualny już dokonany podział kompetencji między prezydentów, pana i zastępców, czy coś nowego się pojawiło w tym czasie? Mówił pan przed wakacjami, że to gdzieś jest już blisko w planach. Czy to się dzieje? Czy prezydenci dostają jakieś nowe zakresy? Pan się czegoś pozbywa, coś nabiera, bądź w strukturze urzędu dokonują się jakieś zmiany? Nie, no teraz chyba nie. Wydaje mi się, że pan jest na bieżąco, więc wie pan, że tam Naczelnik Rzyski ma sprawy, które załatwia ze mną, a ma też takie, które załatwia z prezydentem Fito. Aha, to bardziej, czyli no, w takim razie prezydent Fito ma pod sobą część zakresu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Rozumiem, że kulturę i sport? Mhm. Tak. Czyli kultura i sport jest pod panem Fito, a pan jest od edukacji. Czyli to jest taki bardziej podział umowny, aniżeli strukturalny na papierze. Do widzenia. To jest jakieś zarządzenie. Jestem parkingowym pod Urzędem Miasta, ponieważ Kaufland wprowadził opłaty i pewnie wpłynęło to na poruszanie się tutaj nie tylko urzędników, ale i petentów urzędu. Czy pan myśli o uwolnieniu tego parkingu pod szlabanem, który jest całkowicie pusty, na przykład teraz, jak się tutaj przyszło, a znaleźć miejsce? Sztuka. Nie. Pytać, panie prezydencie, bo dawno się nie pojawił ten temat, wytwórnia asfaltu, PRD, otaczarnia, czy coś jest nowego w tym temacie, czy... Nie. Aha. No, czyli te procedury związane z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych nadal trwają, a to jak pan się spodziewa w tym roku najbliższym? Jest szansa, żeby między tym okresem właśnie, w tym okresie zimowym te przenosiny się dokonały? Ciężko mi wyrokować, no nie mamy dokumentów, to nie jest... Bo to sezon się zaraz skończy, tak. I to tak samo jak przed rokiem, no to właśnie jakby teraz była ta okazja, żeby ją przenosić. Mhm. Ale zorientuje się pan, może na przykład, nie wiem, w jakimś... Bo pan na razie nie wie, czy wie pan, że nic się nowego nie pojawiło? No wiem, że się nic nowego nie pojawiło.